Osoby po ukończeniu 65 lat oraz dzieci będą miały prawo do darmowych leków. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy przyjętego przez rząd. Zapotrzebowanie osób starszych na leki wynikające z naturalnych procesów starzenia jest zdecydowanie większe niż w pozostałych grupach wiekowych. Osoby te zazwyczaj zakończyły już aktywność zawodową, a związane z leczeniem wydatki po prostu poważnie obciążają ich budżet. Podobnie jest z dziećmi. Paweł Jędrusik. 11,5 miliona tyle osób uprawnionych do otrzymywania darmowych leków przybędzie od nowego roku, jeśli Sejm przegłosuje projekt ustawy. Choć na razie ustawa nie weszła w życie, to wielu mieszkańców myśli, że wyborcza obietnica Prawa i Sprawiedliwości już została spełniona. Szum medialny wyprzedził stan faktyczny. Pacjenci po ogłoszeniu przyjęcia projektu już pytają, przychodzą do aptek. Są konkretne pytania, jakie będą to leki, od kiedy, dla kogo. No apteki nie mają takiej wiedzy. Bo lista leków na razie jest bardzo wstępna, a ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Ministerstwo Zdrowia. Podejrzewamy, że będą to preparaty z listy leków refundowanych. Dla seniorów być może będzie tutaj wsparcie z obecną listą 75+, czyli leki stosowane w chorobach przewlekłych, w astmie, w naciśnieniu. Wiadomo natomiast, że obecnie lista bezpłatnych leków obejmuje około 2000 pozycji. Po wprowadzeniu nowej listy będzie ich około 4000. Farmaceuci mówią, że potrzebują czasu, aby przygotować się do tego procesu. Także dlatego, żeby leków nie zabrakło w aptekach. Pacjenci czekają na tą zmianę, natomiast jest to duża zmiana. Musimy pamiętać o tym, że to jest grupa 12 milionów osób. W związku z tym aptekarze muszą się do tego przygotowywać. W tej chwili w Sejmie mamy projekt zmieniający ustawę refundacyjną, w której to jest kilka bardzo ważnych zmian przygotowujących w tle tą całą sytuację, także czekamy na wydarzenia, na przyjęcie tych poprawek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie zabiegał, aby ustawa jak najszybciej trafiła pod obrady. Widać wyraźnie, szanowni państwo, że troszczymy się o to najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale troszczymy się także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość, o nasze mamy, ojców, o naszych dziadków, o nasze babcie. To jest ta troska dnia codziennego, która polega na czymś bardzo, bardzo konkretnym, żeby starszy człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy stać go wykupić receptę. Według szacunków darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów będą kosztować budżet państwa około 1 miliard złotych rocznie.